Dzień dobry moi drodzy, kłaniam się wam bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartłomiej Ryś, to jest oczywiście kanał na Biwaku. Witam w kolejnym odcinku z serii Biwak News, która podsumowuje minione tygodnie w branży kempingowo-karawaningowej. Ostatnio narzekałem na to, że dzieje się niewiele. Teraz jest zupełnie odwrotnie. Dzieje się naprawdę dużo, czego efektem jest dzisiejsza ilość newsów. 15 aż przygotowałem dzisiaj dla was przeróżnych informacji z naszych branż. W tym niektóre informacje są jeszcze dodatkowo rozbite na mniejsze podpunkty, także nie przedłużając, zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału na Biwaku. Zbliżamy się powolutku do liczby 5000 subskrybentów. Zostało już naprawdę niewiele, a nie przedłużając, zapraszam na kolejne wydanie serii Biwak News. Czas start. Moi drodzy, a startujemy z informacjami, przykrymi informacjami z Gliwic. Kto podpala kempingi pod Gliwicami? To plaga, spłonęło już kilkanaście przyczep. Pomijam kwestię tytułu, ktoś podpala kempingi, a mowa oczywiście o nie polach kempingowych, tylko przyczepach kempingowych. 6 lutego w Pławniowicach w powiecie gliwickim doszło do dużego pożaru. Nad jeziorem Pławniowickim spłonęło kilkanaście przyczep kempingowych. Sprawę komplikuje fakt, że nie było to pierwsze tego typu zdarzenie w tej okolicy. Mieszkańcy mówią wręcz o pladze tajemniczych pożarów, a służby nie ukrywają, że jedną z hipotez jest podpalenie. 6 lutego do pożaru doszło w okolicach 2 w nocy. Wtedy dyżurny stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP w Gliwicach przyjął zgłoszenie o widocznym ogniu i dymie na wysokości miejscowości Niewiesze w gminie Rudzinie, co strasznie trudne wiadomości sobie wziąłem na start dzisiejszego wydania Biwak Newsów. Zgłoszenia dokonała osoba, która zauważyła pożar jadąc autostradą A4, moi drodzy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia służby zastaną pożarów domów letniskowych oraz przyczep kempingowych. W związku z rozmiarem zdarzenia i rozprzestrzeniającym się ogniem kierujący działaniem ratowniczym zadysponował na miejsce zdarzenia dodatkowe środki. W wyniku pożaru nie było osób poszkodowanych. W trakcie przeprowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych strażacy zlokalizowali 12 butli gazowych, które zostały zabezpieczone i schłodzone. Zobaczcie, nie wybuchły. To jest też dobra informacja dla was, gdybyście się zastanawiali, co z butlami gazowymi w przypadku pożaru kampera lub przyczepy kempingowej. Tutaj macie doskonały przykład, że butle gazowe po prostu są na tyle dobrze zabezpieczone, że po prostu pożar im nie straszny. Oczywiście do pewnego nagrzania, do pewnego poziomu osiągniętej temperatury. W wyniku pożaru 16 domków i przyczep kempingowych uległo spaleniu, a 6 tego typu obiektów uległo uszkodzeniu w wyniku nadpalenia. Działania zakończone zostały o godzinie 5:40. Mieszkańcy podkreślają, czytamy dalej w tym artykule, że to nie pierwsza taka sytuacja. Do tajemniczych pożarów w tej okolicy już dochodziło i potwierdza to pan Marek Słomski, oficer prasowy gliwickiej policji. Przyznaje, że w tym rejonie zdarzyły się już takie pożary, stąd hipoteza, że po okolicy grasuje podpalacz. Apelujemy do ewentualnych świadków, może ktoś widział jakiś samochód, mówi Marek Słomski. Informacje można przekazywać pod numerem telefonu 4785-9200 lub oczywiście dzwoniąc na standardowy numer alarmowy 112. Pilnujcie swoich przyczep kempingowych, nie tylko jeżeli mieszkacie w powiecie gliwickim, ale generalnie w całej Polsce. Warto mieć je na oku, bo jak widzicie, różnych wariatów na tym świecie nie brakuje. Przykre jest, to jest zawsze mega przykre. Wiem, co to znaczy doskonale, kiedy wychodzisz na parking i patrzysz, że twój kamper, ten wymarzony, ten wyczekiwany, został po prostu chamsko ukradziony. Wiem też doskonale, co to znaczy, kiedy wybierasz się na wakacje, a dowiadujesz się, że twoja przyczepa kempingowa spłonęła, bo ktoś miał jakąś fantazję podyktowaną, nie wiem, zazdrością. Współczuję. Po naszej stronie pozostaje jedynie większa czujność i spoglądanie właśnie w kierunku naszych domów na kołach. Nie milkną, moi drodzy, echa sytuacji związanej z dzierżawą kempingu Baltic w Kołobrzegu. To jest bodajże trzecie wydanie serii Biwak News, w którym poruszam ten temat. Teraz, słuchajcie, obecna sytuacja wygląda następująco. Pan Janusz Lubiński, czyli wieloletni dzierżawca tego terenu, złożył
zawiadomienie do sądu, złożył skargę do sądu. Portal e-kiga.pl publikuje całe oświadczenie pana Janusza. Z tej jego wypowiedzi można wysnuć parę takich kluczowych informacji. Przede wszystkim zmiana planów wobec przedsiębiorcy, wobec pana Janusza została wydana zbyt późno. Tutaj jest cytat: w ostatniej chwili, bez rzeczowej analizy i podstaw. Pan Janusz podkreśla, że w wyniku jej podjęcia dzierżawcy stracili możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i planowania pracy na sezon 2023. Cała wypowiedź pana Lubińskiego jest bardzo, bardzo długa. Tutaj pan Janusz cytuje chociażby sytuację związaną z okresem pandemii, kiedy gości nie mógł przejmować, że nie otrzymał też żadnego wsparcia z tytułu zamknięcia swojej działalności gospodarcze, ale jednocześnie na przykład czytamy, że należy docenić w tym miejscu starania władz Kołobrzegu i wskazać na fakt, że niemal wszystkie umowy terminowe zawarte przez miasto Kołobrzeg dotyczące świadczenia usług turystycznych lub podobnych zostały przedłużone m.in. na podstawie uchwały w sprawie zawierania umów najmu i umów dzierżawy nieruchomości należących do gminy miasta Kołobrzeg. Dalej czytamy o pandemii. Pandemia. Obroty dzierżawców nie miały prawa wzrosnąć w obliczu oczywiście pandemii. Co więcej, zostały zredukowane. Natomiast jak można wyczytać z raportu, nie wszyscy w równym stopniu zostali objęci, dotknięci wywołanym przez pandemię COVID-19 ogólnopolskim kryzysem gospodarczym. I tak dalej. W trakcie umowy dzierżawy w latach 2016-2017 dzierżawcy sami przystali na podniesienie czynszu dzierżawnego o 1/3 wysokości w stosunku do czynszu bazowego z roku 2014. Przypomnę, iż przy obowiązujących i czekających jeszcze wtedy dzierżawce nakładach był to gest w kierunku dalszej dobrej współpracy, wychodzący naprzeciw zadeklarowanym potrzebom obu stron, ponieważ zgodnie z prawem została zawarta umowa z nowym dzierżawcą, spółką cywilną dopuszczoną do kontynuacji dzierżawy w miejsce dotychczasowej osoby fizycznej. Pismem ostatecznie wreszcie dochodzimy do klu tego całej wypowiedzi z grudnia 2022 roku. Dzierżawcy informowali o skali zobowiązań, jakie nad nimi ciążą w kontekście braku decyzji z równoległym wystąpieniem przedstawiciela dzierżawców, którzy bazując na wspomnianych już wyżej deklaracjach i zapewnieniach oraz dotychczasowej praktyce kontynuował w roku 2022 niezbędne remonty, modernizacje oraz wymagane inwestycje pod kątem następnego sezonu letniego wraz z utrzymaniem poziomu dotychczasowego zatrudnienia pracowników i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, z całej tej jakby wypowiedzi można wyczytać jedno, że przede wszystkim była pandemia, no i wtedy spadły zdecydowanie obroty pól kempingowych do praktycznie zera i do chwili obecnej dzierżawcy jeszcze tak naprawdę się nie podnieśli po tym kryzysie. Jednocześnie w 2022 roku podjęli działania związane z modernizacją i wejściem kempingu w nowy sezon. Jakby poczynione zostały kolejne działania, co jest związane oczywiście z wydawaniem środków finansowych. A tu nagle przed dzierżawcami powstaje informacja, że dzierżawa ta nie zostanie im przedłużona. No i pytanie, co wtedy? I słuchajcie, tu jest kilka takich dodatkowych, fajnych, ciekawych aspektów. Dodatkowo podejmowane przez miasto działania oraz okoliczności sprawy, rozmowy w sprawie podwyższonego czynszu, gdzie w rozmowie telefonicznej miasto zaproponowało nową stawkę czynszu w kwocie 360 tysięcy złotych, a dzierżawcy ją zaakceptowali. Czyli tutaj mamy nowe jakieś fakty związane z nową dzierżawą, ale jakby 360 nadal było mało i co czytamy dalej? Niedługo przed sesją pojawiła się obca oferta w wysokości 400 tysięcy złotych, mimo iż miasto nie ogłosiło żadnego konkursu, stawiając dzierżawców w niekomfortowej sytuacji negocjacyjnej. Niemniej taką kwotę dzierżawcy również byli skłonni zapłacić i jednocześnie do dziś ją podtrzymują w swoich propozycjach. Należy w tym miejscu wskazać, że
zaproponowana kwota czynszu dla nowej umowy nie jest już obarczona przez miasto nakładami inwestycyjnymi jak w poprzednich latach. Żeby była jasność, ta kwota czynszu, ta taka niska, tam 70 parę tysięcy złotych, miała być z tego tytułu niska, bo dzierżawcy zobowiązali się, że o teren, po prostu mówiąc krótko, będą dbać i cały czas go modernizować. Teraz jest sytuacja odwrotna, czyli płacimy ponad 400 tysięcy złotych dzierżawy, ale już nie musimy w to miejsce w żaden sposób inwestować. Oczywiście tylko i wyłącznie z punktu widzenia miasta. Jeżeli pytacie w ogóle o mój komentarz do całej sytuacji, to jest taki, że nie trzeba było się starać, albo biznes sobie bardzo dobrze funkcjonował. Teraz pojawiła się kontroferta i jednocześnie przetarg i teren bardzo dochodowy, bardzo dobry, z gotowym pomysłem na biznes, z gotową jakby pozycją, nie tylko na rynku ogólnopolskim, ale też europejskim. Te miejsce ma zostać przejęte przez nową osobę i na miejscu starego dzierżawcy. Oczywiście, żebym się zdenerwował, oczywiście, żebym próbował wszelkimi sposobami utrzymać to miejsce dla siebie i wytykałbym błędy w jakby całej tej lawinie, można by powiedzieć, tego procederu, tego wszystkiego, co ruszyło w momencie, kiedy Jakub Grajek wystartował do Urzędu Miasta i zaproponował im nową ofertę, zaproponował nową ofertę dzierżawy tego terenu. Tak naprawdę ostateczna decyzja powinna zapaść w przetargu, ale moim zdaniem Urząd Miasta powinien spojrzeć nie tylko na kwestię finansową, ale też jakby ogólną rozwoju tego miejsca. Obecny dzierżawca coś robił. Pytanie jest, czy nowy dzierżawca będzie w stanie zaproponować coś innego, coś nowego, pomijając oczywiście kwestię ceny, bo z tego artykułu wynika, że zarówno obecny, jak i przyszły dzierżawca, oboje mają ochotę zapłacić podobną stawkę za czynsz, nie mają z tym najmniejszego problemu. No to pytanie pozostaje właśnie inne. Co w stanie jest zmienić nowy dzierżawca względem obecnego i czy to miejsce może w jakimkolwiek stopniu zyskać? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca i Urząd Miasta podejmie decyzję, tak, faktycznie ma to sens, zmiana dzierżawcy ma sensu, to należy ją, krótko mówiąc, po prostu podjąć. Natomiast potwierdzam, że dla pana Janusza obecne jakby perturbacje i inwestycje, które zostały przez niego wprowadzone w 2022 roku, no teraz, krótko mówiąc, został troszkę na lodzie. Takie są niestety realia biznesowe, ale mam nadzieję, że na tym wszystkim my, karawaningowcy, wyjdziemy na plus po prostu, bo ciągle liczę na to, że wreszcie w Kołobrzegu zyskamy całoroczny kemping, a to według moich rozmów ma zapewnić właśnie nowy dzierżawca, a nie obecny, i dlatego bardziej, co oczywiste, przychylam się do dzierżawcy tego przyszłego, potencjalnego, a nie tego obecnego, bo też będzie to miało wpływ z pewnością na działania jakieś reklamowo marketingowe, a mi na tym po prostu zależy, by pola kempingowe w Polsce na maksa, wszędzie, gdzie tylko można, się reklamowały. I ucinam tutaj wszelkie komentarze i spekulacje, nie tylko na moim kanale. Pewne rzeczy, moi drodzy, funkcjonowały od bardzo długiego czasu, ale dopiero teraz zostały ujawnione na światło dzienne, już tak w pełni oficjalne. Piotrek Kozłowski, właściciel portalu camprest.com, opublikował nową usługę. Profesjonalne doradztwo przy zakupie kampera. I czytamy, słuchajcie, tutaj w artykule, że zakup kampera to zadanie wymagające tak zwanego chłodnego umysłu i wiedzy popartej doświadczeniem. Nowy pojazd to wydatek rzędu około 400 do 600 tysięcy złotych, dlatego warto skorzystać z pomocy osoby, która zjadła na tym zęby. Dzięki temu podejmiesz właściwą decyzję, lokując pieniądze w najlepszy możliwy sposób. No i tutaj Piotrek w swoim artykule wymienia wszelkie korzyści związane ze skorzystania z jego usług. Dlaczego warto, zapytacie? A moi drodzy, dlatego, że rzeczywiście zgadzam się z tym, co Piotr sam o sobie napisał. To bardzo ważna decyzja i warto podeprzeć się wiedzą Piotra, moją, czy innych dziennikarzy, bądź specjalistów, którzy po prostu w tym temacie, tym tematem zajmują się od wielu, wielu lat i na tych właśnie kamperach i przyczepach kempingowych zjedli przysłowiowe zęby. Boże, jak ja się dzisiaj kręcę w swoich wypowiedziach. W każdym razie
Piotrek testował przeróżne kampery. Dłuższe, krótsze, do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony, ba, podróżował nawet do Stanów Zjednoczonych, by tam pojeździć prawdziwie amerykańskim pojazdem kempingowym, więc zdecydowanie warto na jego osobie, po prostu mówiąc krótko, polegać. I jeżeli rzeczywiście zastanawiacie się nad wyborem pojazdu kempingowego, to do Piotra jak najbardziej polecam się zgłosić. A gdybyście na przykład mieli taką sytuację, że Piotrek byłby zajęty, to oczywiście ja też świadczę od wielu, wielu lat tego typu usługi. Nawet nie wiedziałem, że świadczę tego typu usługi, ale mam mnóstwo naprawdę każdego miesiąca telefonów z zapytaniem: panie Bartku, budżet taki, założenia takie, co kupić? Więc jeżeli macie takie pytania, to jak najbardziej śmiało możecie dzwonić i pisać. Czy do Piotra, czy do mnie. Ale krótko mówiąc, fajnie, że Piotr zdecydował się na oficjalne zaprezentowanie takiej usługi i rzeczywiście życzę mu w tym temacie powodzenia, bo uważam, że coś takiego na polskim rynku jest potrzebne. Powstał nowy kemping i teraz będę niestety psuł język chorwacki. Kemp Jezera Loviska. Mam nadzieję, że przeczytałem chociaż częściowo dobrze. Na wyspie Murter, oczywiście w Chorwacji. Co ciekawe, ten kemping należy do tej samej sieci, z której pochodzi kemping Straśko. Doskonale przez nas, Was znany, lubiany, zwłaszcza do wypoczynku letniego, zwłaszcza dla tych, którzy podróżują z dziećmi. Kemping nie będzie kempingiem całorocznym. Swoje podboje otwiera 21 kwietnia bieżącego roku. Sezon na nim potrwa do 7 października 2023 roku. Czytam, słuchajcie, w informacjach, że sam kemping został jakby wynaleziony w 1968 roku. Przyjmować pierwszych karawaningowców zaczął w 1970, moi drodzy, roku. No a teraz oczywiście przeszedł zmianę i zarówno właściciela, i przeszedł oczywiście modernizację całego kempingu. Pierwsze wstępne plany już są zamieszczone na stronie internetowej, oficjalnej stronie internetowej. Link do niej zamieszczam Wam w opisie tego materiału wideo. Oczywiście, co tam znajdziemy? Parcele pod kampery i przyczepy kempingowe, domki, nowoczesne domki mobilne z nawet własnymi basenami. Ale co ciekawe, rzucam okiem przede wszystkim na price list, czyli oczywiście cennik, a ten już jest dostępny. Polskie kempingi, uczcie się, można na początku marca, tak, na początku marca opublikować cennik już na sezon 2023. No i tak, pobyt będzie kosztował 6, 8 albo 12 euro. Dzieci mają gratis. O, to jest fajny. Pobyt do 4 lat jest gratis. Dzieci 4-12 również mają zniżki. Parcela w pierwszej linii brzegowej 22, 50, 26 i 35 euro. Potem są też wersje Gold, na przykład 15, 17 i 25 euro, w zależności oczywiście od sezonu, w którym przebywacie. Są jakieś tu rzeczy związane z na przykład dodatkowym kamperem 4, 6, 8, dodatkową przyczepą 4, 6, 8, dodatkowym motocyklem 3, 4, 5 euro i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jak na pozostałych kempingach są też takie miejsca pobytowe niewyparcelowane. Tam pobyt kosztuje 30, 35 i 50 euro za pojazd. Więc cały cennik, cały kemping już jest dostępny. Można tam składać rezerwacje, a na stronie internetowej możecie podejrzeć, jak nowy kemping się prezentuje. Pozostając w temacie kempingów, ale niestety zmieniając narrację na nieco bardziej negatywną, mam dla Was do przekazania informację o śmierci pana Hansa Happechera, 62-letniego przedsiębiorcy. Pewnie nic Wam to nazwisko nie mówi, ale kiedy powiem, że był on właścicielem kempingu Caravan Park Sexton, chyba jednego z najlepszych kempingów zimowych w Europie, no to już macie pełny pogląd informacji na to zdarzenie. Co się stało? Pan Hans był na wycieczce, gdy nagle lawina z frontem 100 i 600 metrów, o długości 100 i 600 metrów, oderwała się i niestety go porwała. Ratownicy znaleźli mężczyznę pod 1,5-metrową warstwą śniegu. Na miejscu interweniowali ludzie z górskich zespołów ratowniczych, ale niestety pana Hansa uratować się nie dało. Zginął on na miejscu. W sieci pojawiły się komentarze
pytające o przyszłość kempingu Caravan Park Sexton, no ale tutaj spokojnie, uspokajam Was. Sam kemping był od wielu, wielu lat już w rękach syna, pana Hansa. On pełnił taką rolę stricte, można by powiedzieć, rodzinną, takiego mentora swojego miejsca, więc w samej strukturze biznesowej nic na tym polu się nie zmienia, ale fakt jest taki, że pana Hansa już z nami na tym świecie niestety nie ma. Kolejna informacja jest pozytywna, ale tylko wstępnie jakby pozytywna. A już Wam mówię, o co chodzi. Na oficjalnej stronie chausson-campery.pl, czyli można stwierdzić, że naprawdę na oficjalnej stronie producenckiej marki Chausson, zawitała informacja takowa. Ford Transit objęty 5-letnią gwarancją. Nie jest tajemnicą, że dzisiaj większość producentów produkuje właśnie kampery bazujące na Fordzie, a nie na Fiacie. Mówiłem o tym w poprzednich wydaniach Biwak Newsów z prostej przyczyny. Fordy po prostu są dostępne, a Fiaty nie. Więc dodatkowa informacja o 5-letniej gwarancji bądź limitu 80 tysięcy kilometrów powinna być jak najbardziej pozytywna dla przyszłych posiadaczy kamperów właśnie tej marki. Specjalne warunki gwarancji zostały wydane na mocy porozumienia pomiędzy koncernem Trigano a Fordem. Szczegóły, link. Klikamy w link i co nam się pokazuje? Sorry, this page does not exist. Niestety, nie mamy takiej informacji na oficjalnej stronie ford.com. No i mając taką jakby skrótową, małą informację na ten temat, postanowiłem na początku skonsultować ją z Przemkiem Chryciukiem, który w firmie Cargo w Poznaniu sprzedaje m.in. kampery Chausson. Przemek niestety powiedział mi, że jedyną informacją, którą on posiada, jest właśnie ta zamieszczona na tej stronie chausson-campery.pl. Drążąc temat dalej, skontaktowałem się z Szymonem Majnuszem z firmy Transyem, która też jest autoryzowanym, oficjalnym dealerem marki Chausson i tam troszkę więcej światła na tą sprawę zostało mi rzucone. Szymon powiedział, że przede wszystkim ta informacja tyczy się innych rynków niż Polski. O, ale ta informacja miała mi zostać potwierdzona w następnych dniach. Nie musiałem długo czekać. Dostałem telefon tego samego dnia mówiący o tym, że tak, niestety to jest prawda. Ta przedłużona gwarancja, 5-letnia lub z limitem 80 tysięcy kilometrów, obejmuje tylko klientów poza granicami naszego kraju. Ktoś, kto kupuje Chausson na Fordzie w Polsce, na takie preferencyjne warunki gwarancyjne liczyć, krótko mówiąc, nie może. Dlaczego? Nie wiadomo. Skontaktowałem się w tej sprawie z Ford Polska, z działem prasowym, ale do dnia publikacji tego materiału wideo nie została dostarczona mi żadna informacja na ten temat. Ford, krótko mówiąc, prawdopodobnie sam nie wie, dlaczego ta gwarancja nie jest respektowana w naszym kraju. I Ford od wielu, wielu lat ma już dziwne zachowania. Ford Polska, mówię tutaj o Fordzie Polska. Była afera z wtryskiwaczami paliwa i Ford Polska dla posiadaczy kamperów właśnie zbudowanych na Fordzie mówił, że to jest usterka, którą trzeba naprawić u producenta zabudowy, a nie w samym serwisie Forda. Bardzo dziwne zachowanie. A teraz mamy drugie dziwne zachowanie, czyli mamy 5-letnią fajną gwarancję, fajny system gwarancyjny dla posiadaczy nowych kamperów marki Chausson, ale niestety ta gwarancja nie będzie działała w naszym kraju, przynajmniej według słów Szymona Majnusza z firmy TransAM, a Ford Polska znowu nabrał przysłowiowej wody w usta. Tyle. Kiepskie zachowanie Forda. Tak jak Wam mówiłem w poprzednich wydaniach Biwak Newsów, Ford może się bardzo mocno wybić na branży karawaningowej, zdetronizować świata z pozycji lidera, ale z pewnością takie działanie nie pomogą w przekonaniu do siebie przyszłych klientów. Co będzie w przyszłości? Zobaczymy, być może system ten jednak w Polsce zostanie wprowadzony. Mocno na to liczę. I Wy.
Pewnie też. Kolejny news tyczy się stolicy naszego kraju, czyli Warszawy. W poprzednich wydaniach Biwak Newsów informowałem Was o tym, że wypożyczalnia Coco Camper, mająca swoją siedzibę główną w Warszawie, zachęcała Was wszystkich do głosowania na Warszawę właśnie w konkursie European Best Destination 2023. Ogólnoeuropejski konkurs mający na celu wyłonienie tej najlepszej destynacji dla potencjalnych turystów. Nie tylko karawaningowych, ale w ogóle turystów. No i krótko mówiąc, udało się. Warszawa wygrała konkurs, zgarnęła ponad 100 tysięcy Waszych głosów i tym samym zyskała nie tylko tytuł, ale bardzo szeroką kampanię marketingowo-reklamową. I to jest dla nas bardzo, bardzo ważna informacja, bo liczę na to, że do naszego kraju przyjadą nowi, po prostu mówiąc krótko, turyści, być może również karawaningowi. Ten tytuł mówi też o tym, że nasz kraj, przy oczywiście w dalszym ciągu niesłabnącym konflikcie ukraińsko-rosyjskim tuż za naszą granicą, nie ma wpływu na to, jak turysta odbiera nasz kraj. Tutaj w dalszym ciągu jest po prostu, krótko mówiąc, bezpiecznie i śmiało można do nas przyjechać. Także Warszawo, gratuluję, a wiecie doskonale, że turyści, którzy przybędą wkrótce do Warszawy z tego tytułu, z pewnością odwiedzą też inne miasta w naszym kraju, więc wszystko na plus. Dziękuję Wam za głosy i dziękuję Coco Camper za rozreklamowanie całej akcji w naszym środowisku branżowym. Znacie firmę EbaCamp? Jest jednym z producentów kamperów, a doskonale wiecie, że w naszym kraju tych producentów przeróżnych kamperów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale propozycja przedstawiona przez firmę EbaCamp jest naprawdę wyjątkowa, bo mowa tutaj o ciężarówce Mercedes-Benz Atego 4x4. To baza dla tego pojazdu kempingowego kosztującego 285 tysięcy euro. Ale mówimy tutaj oczywiście o samochodzie sześcioosobowym, przygotowanym tak naprawdę na każde warunki atmosferyczne, o samochodzie zdolnym do przemierzania najdalszych zakątków nie tylko Europy, ale i całego świata. Nie jest tajemnicą, że gro klientów zamawiających tego typu pojazdy właśnie w Polsce przerzuca je potem za pomocą kontenerów gdzieś do Australii albo na inne zakątki naszego globu i tam spokojnie sobie je eksploruje. Pojazd niesamowity, napędzany dieslem o mocy aż 170 koni mechanicznych. Jest to oczywiście pojazd nowy, wyprodukowany w 2023 roku z dopuszczalną masą całkowitą wynoszącą aż 12 ton. W środku mamy 6 miejsc do jazdy i 6 miejsc do spania. Producent chwali się oczywiście bardzo dobrą zabudową wielowarstwową, która sprawia, że tam komfortowo można w pojeździe bytować nawet przy bardzo ekstremalnie wysokich bądź ekstremalnie niskich temperaturach. Auto jest oczywiście w pełni niezależne zarówno pod kątem wody, jak i prądu. Mnóstwo paneli fotowoltaicznych na dachu. No i ten oczywiście napęd 4x4 z gigantycznymi kołami. No tutaj mamy już do czynienia z Mercedesem ciężarówką. Mercedes-Benz Atego to klasa sama w sobie. 285 tysięcy euro to nie mało, ale jeżeli popatrzymy na ofertę konkurencyjnych firm chociażby z Niemiec, to polska produkcja EbaCamp prezentuje się na bardzo fajnym poziomie, zarówno pod kątem jakości, jak i pod kątem oczywiście samej ceny, więc taka wzmianka tutaj w Biwak Newsach na temat polskiej firmy produkującej tak fajne kampery na pewno ma sens. Trudno uwierzyć w to, jak ten czas szybko biegnie. Nasz kanał na Biwaku już wkrótce będzie miał roczek, a właściwie już ma roczek, bo naszą przygodę zaczęliśmy mniej więcej w lutym, by oficjalnie wystartować 1 kwietnia, a pierwszy materiał promocyjny, kiedy jeszcze miałem powyżej 20 kg nadwagi względem obecnego stanu, nagrywaliśmy na kempingu Uroczysko i tam też będziemy świętowali, słuchajcie,
nasz pierwszy rok istnienia w polskim internecie karawaningowo-kempingowym. Drugie świętokrzyskie topienie Marzanny w Uroczysku wystartuje już 24 marca, oczywiście w piątek, i potrwa do 26 marca, do niedzieli. Na obecną chwilę na samym wydarzeniu zapisało się 314 osób. Nie zabraknie oczywiście imprezy, co ważne, w miejscach zarówno, jeżeli mamy ładną pogodę jak dzisiaj, jak i w miejscach, kiedy można się fajnie pobawić, potańczyć, coś wypić, coś dobrze zjeść, porozmawiać w momencie, kiedy po prostu pada deszcz, czy pogoda, mówiąc krótko, jest kiepska. Uroczysko, sam kemping Uroczysko, to naprawdę ogromny teren z mnóstwem przeróżnych atrakcji i warto, krótko mówiąc, w województwie świętokrzyskim się pojawić. Koszt spotkania 260 zł za załogę, dwie osoby dorosłe, a dzieci mają pobyt gratis. Każda dodatkowa osoba 20 zł za dobę. Istnieje możliwość wynajęcia pokoju od 60 zł za osobę za dobę. Harmonogram z lotu rozdamy wkrótce, tak się prezentuje zapowiedź tej imprezy. Będziemy również tam i my, będziemy świętowali roczek, będziemy się świetnie bawili, także zapraszam serdecznie na drugie świętokrzyskie topienie Marzanny w Uroczysku. Do zobaczenia na miejscu. Jest mnóstwo zmian w polach kempingowych, generalnie w bazie kempingowej w całej Polsce. Czuć, że sezon ten letni, wiosenno-letni zbliża się wielkimi krokami. Mam tutaj dla Was przygotowanych 5 mini newsów na temat przeróżnych obiektów zlokalizowanych w całym kraju. Przede wszystkim zacznijmy od nowej plaży nad Jeziorem Bielawskim. Na kempingu Sudety w tym roku zadebiutuje nowe kąpielisko, odkąd gmina zagospodarowała Jezioro Bielawskie, a do miasta przywrócono połączenie kolejowe. Popularność zbiornika wodnego stale rośnie. Na czasowej plaży zrobiło się ciut ciasno, dlatego na drugim brzegu, tuż przy kempingu, powstaje nowa plaża, mówi Radiu Wrocław Andrzej Hordej, burmistrz Bielawy. Zejście do wody będzie piaszczyste, a teren powyżej pokryty trawką, na której będzie można piknikować. W sezonie obiekt odwiedza już ponad 6 tysięcy gości, a dwie część z nich korzysta z kempingu. Przyjeżdżają z namiotami lub kamperami, a zostają tam co najmniej 2,5 dnia. Nowa plaża zastąpi dotychczas działający tor do wakeboardingu, który nie cieszył się zbyt dużą popularnością, a w planach są już kolejne modernizacje. W najbliższych latach zmieni się m.in. budynek administracyjny. Powstaną też nowe sanitariaty i infrastruktura, która pozwoli powalczyć, tu cytat, o więcej gwiazdek, czyli na kempingu Sudety zyskujemy nowe kąpielisko. Drugi temat. Czy kemping ma generalnie sens? No i odpowiedź na to pytanie znają już w Żarach. Pole dla kamperów w Żarach, korzysta z niego wielu Niemców, ale są też Hiszpanie, Belgowie czy Szwajcarzy. Wśród gości najwięcej było Niemców, bo aż 122 Polaków garstka, bo zaledwie 18. Pole kamperowe w Żarach działa niemal od 2 lat. Zarządza nim Miejski Ośrodek Sportu, Wypoczynku i Rekreacji, który właśnie podsumował ubiegły rok. Okazuje się, że pole jest chętniej odwiedzane przez turystów zagranicznych niż polskich. Sam projekt budowy takiego pola, co ważne, wzbudzał spore emocje wśród mieszkańców, którzy wątpili w to, czy taka inwestycja ma sens, ale jak podkreślają pracownicy Mosiru, pole cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tylko w 2022 roku odwiedziło go ponad 100 kamperów. Gdybyście wybierali się do Żarów, to warto odwiedzić te nowe pole kempingowe, by pokazać jego włodarzom, że nie tylko zagraniczni goście karawaningowi, ale również polscy jak najbardziej przyjeżdżają na pola kempingowe. Dowód też, Żary są dowodem na to, że kempingi, krótko mówiąc, mają sens, ich budowa ma sens, a baza pobytowa właśnie dla turystów karawaningowych powinna się rozrastać, bo popyt na tego typu miejsca będzie coraz większy. Przechodzimy dalej, moi drodzy. Mini Camper Park przy kopalni Złota w Złotymstoku powstaje. Kilka miejsc postojowych. Za realizację odpowiedzialna jest firma Camper System,
System, która oczywiście postawiła między innymi swoją całoroczną kolumnę serwisową. I tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wygląd samej kolumny serwisowej. Camper System do tej pory kojarzył nam się z takimi barwami niebieskimi, a tutaj dostosowane, cała kolumna została dostosowana do kopalni złota i zyskała takie złoto-brązowe grafiki. Całość prezentuje się bardzo ładnie. Camper Park ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku, więc nie pozostaje mi nic innego, jak do Złotego Stoku Was zaprosić. Pierwsi goście na Camper Parku w Szczawnie-Zdroju również się pojawili, pisze lokalny portal dziennik.wałbrzych.pl. Turyści pojawili się już w kilka dni po otwarciu. Korzystając z naszego płatnego małego kamperowiska w Szczawnie-Zdroju, śmiemy twierdzić, że punkt ten będzie inspiracją dla utworzenia pierwszego nowoczesnego pola kempingowego w naszym regionie. Czytamy na stronach gminy. Miejsce przeznaczone dla kamperów otwarte w Szczawnie-Zdroju w ubiegłym tygodniu, a już właściciele pojazdów kempingowych się na miejscu pojawili. Kolejny dowód dla gmin, chociażby dla samorządów, na temat tego, czy warto otwierać pole kempingowe, camper parki, jak najbardziej warto. Wystarczy zadbać dodatkowo o marketing, reklamy i goście pojawiają się w takich miejscach sami. Nowy kemping został też otwarty w Szydłowcu nad Zalewem. Nowa inwestycja nad Zalewem w Szydłowcu. Czytamy tym razem na portalu radomski.info. Jest nią gmach socjalny z sanitarno-higienicznym zapleczem. Obiekt będzie mieścił toalety, łazienki, przebieralnie, a także pomieszczenia techniczne. Budynek zostanie całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a nieopodal ma być wytyczone pole dla kamperów. Ma zostać oddane do użytku już w kwietniu, kiedy w Polsce rozpoczynają sezon zwolennicy karawaningów. W planach jest wyposażenie placów transformator umożliwiający korzystanie przybyszom z elektryczności oraz pompę z wodą do picia, jak również stanowiska grillowe, boisko do siatkówki plażowej i badmintona oraz zrzut nieczystości. Projekt powstaje dzięki dofinansowaniu 60% kosztów przedsięwzięcia z funduszów budżetowych województwa mazowieckiego. Więc jeżeli się wybieracie do Szydłowca, to jak najbardziej tam nowe miejsce od kwietnia będzie dostępne. Zobaczcie, mnogość informacji na temat kempingów, na temat pól kempingowych i każda z tych informacji mówi krótko o jednym. Warto budować tego typu miejsca, bo klienci są, turyści są, więc to macie jasną odpowiedź na to, czy warto w przyszłości inwestować w kempingi i camperparki. Krótko mówiąc, jak najbardziej tak. Obecnie, moi drodzy, wszystko jest drogie, kampery są drogie, przyczepy kempingowe drogie, wszyscy narzekamy na wszędobylską drożyznę, a tu proszę bardzo, czytam sobie publikację na portalu noise.pl. Renault stworzyło kampera z polską firmą, jest dwa razy tańszy od konkurencji. Mowa oczywiście o polskiej firmie Wave Camper, działającą w Poznaniu. Doskonale wiecie, że Karol wraz z załogą już kilka lat temu zainwestował w Renault Trafika jako bazę do samochodów kempingowych. No i teraz tutaj okazuje się, że te samochody kempingowe są o wiele tańsze od produktów podobnych dostępnych na rynku. W publikacji czytamy, w zasadzie bez 400 tysięcy złotych nie ma się co pojawiać w salonie ani po Volkswagena Kalifornie, ani tym bardziej po Mercedesa klasy V Marco Polo. A o autach stricte wyprodukowanych jako domy na kołach nie ma już nawet co wspominać. I wtedy wjeżdża Renault całe na biało, bardzo mi się podoba ten tekst, które oddaje gotowego na przygodę campervana za lekko ponad połowę takiej kwoty. Trafik przygotowany w kooperacji z polską firmą Wave Camper to wydatek rzędu niecałych 255 tysięcy złotych. Gdzie jest haczyk? A może nie ma żadnego. Trafik nie wygląda porywająco, nikomu nie wciska bajki o lifestyle'owym busie, w którym przystojny surfer o śnieżnobiałych zębach mieszka przy plaży. To po prostu solidny dostawczak. I rzeczywiście jak najbardziej się z tą opinią zgodzę. Baza jest bardzo solidna, a w połączeniu z kapitalną zabudową firmy Wave Camper otrzymujemy za kwotę 255 tysięcy złotych całkiem fajnie wyposażonego kampera. I co ważne, te kampery są dostępne w większości salonów Renault w Polsce. Już kiedyś komentowałem ten ruch Renault i Wave Campera, że był bardzo dobry, bo promuje nie tylko pojazdy samej firmy, ale promuje też karawaning wśród zupełnie nowej
nowej grupy odbiorców. I zobaczcie, kolejne publikacje na ogólnopolskich portalach chwalące nasze rodzime produkty. Nic, tylko się cieszyć. A jeżeli mówimy o portalach ogólnopolskich, to trafiłem, słuchajcie, na portal www.edziecko.pl. Fajny portal, taki stricte parentingowy, ale jedna publikacja jest naprawdę fajna. Podróżuję z dziećmi kamperem. Raz zjechał tyłem do morza, niestety z nami w środku. Tak brzmi tytuł tej publikacji. Paula razem z mężem i dziećmi od 2 lat podróżuje kamperem. Zwiedzili już Turcję, Hiszpanię i Portugalię. Marzy im się Ameryka Południowa i Japonia. Paula swoją drogą, jak czytamy w całej publikacji, link do niej daję Wam oczywiście w opisie niniejszego materiału wideo. Kampera ma stosunkowo niedawno, bo od 2 lat, ale pojechała właśnie do Turcji, do Hiszpanii, do Portugalii. Ładnie zwiedziła poszczególne kraje. Zjechaliśmy też spory kawałek Polski. Czytamy w wywiadzie, na kamperowym liczniku mamy około 30 tysięcy kilometrów. Ale w związku z tym, że publikacja jest zamieszczona na portalu właśnie edziecko.pl, dużo pytań tyczy się wychowania i jazdy, wychowania dzieci i jazdy z samymi dziećmi właśnie na nomen omen małej przestrzeni, jeżeli chodzi o metry kwadratowe. Przede wszystkim Paula prowadzi własną działalność w branży turystycznej. Częściowo pracuje zdalnie, częściowo musi się pojawiać w biurze. Jej mąż natomiast pracuje na etacie w bankowości, ale jednym razem skorzystaliśmy z urlopu wypoczynkowego połączonego z urlopem rodzicielskim, a innym z okresu przejściowego przy zmianie pracy. Nie ukrywam, że sporo jest gimnastyki, żeby dobrze wygospodarować ten czas na pokładzie, na podróże, a musimy pospinać sporo rzeczy, żeby się udawało. Kosztuje nas to nierzadko sporo stresu, ale warto. Co jest, no słuchajcie, chyba wyraźnym sygnałem, że posiadając małe, zwłaszcza dzieci, nie ograniczajcie się i podróżujcie, ile wasza dusza zapragnie. A wasze dzieci nie chodzą do przedszkola i szkoły, mają obecnie 2 i 5 i pół roku, nie są więc jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym. Tak jak mówiłem, link do publikacji daję Wam w opisie tego materiału wideo. Warto go przeczytać, zwłaszcza jeżeli czekacie na dzieci, albo spodziewacie się dzieci, albo planujecie mieć dzieci. Warto już wtedy na tym etapie odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić, żeby móc w tym czasie podróżować, dopóki dzieci do szkoły jeszcze chodzić nie muszą. Może to być najlepszy okres podróżniczy w Waszym życiu, czego przykładem są chociażby blogerzy Lisy w Edenie. Oni podróżują obecnie bodajże po Hiszpanii albo Portugalii właśnie z niemowlakiem na pokładzie. Krótko mówiąc, można. Jeżeli się chce, to wszystko jak najbardziej można. Krótki news, taki tylko teoretycznie nie jest związany z karawaningiem. Uśmiecham się, bo naprawdę jest śmieszny, ale też genialny w swojej prostocie. Wymyślono, słuchajcie, 6-pak piwa bez plastiku. Kojarzycie 6-paki albo 4-paki puszkowanego piwa? One są zawsze objęte taką folijką dookoła i w ten sposób się transportuje. Można oczywiście prościej, można bardziej ekologiczniej. Projektanci znaleźli prosty sposób na łączenie puszek. No i jak to działa? Corona Fit Pack, tak się nazywa to rozwiązanie. Marce zależało na tym, by nie trzeba było stosować żadnego innego materiału poza samą puszką. To na podstawie krótkiego briefu konkretnego agencja zaprojektowała FitPack. Pomysłowe rozwiązanie zainspirowane sztaplowaniem pozwala na łączenie ze sobą do 10 puszek. W międzyczasie możecie zobaczyć wideo, jak to dokładnie działa. Co ciekawe, Corona nie chce wykorzystać rozwiązania, by uzyskać przewagę konkurencyjną. Projekt FitPack zostanie udostępniony na zasadzie open source, więc będziecie mogli go wprowadzać także, będą mogli go wprowadzić także producenci innych piw i napojów sprzedawanych w puszkach. No i krótko mówiąc, ja jak najbardziej za takimi rozwiązaniami ekologicznymi jestem jak najbardziej na tak, wolę zdecydowanie takiej, niż chociażby zabronienie, zakaz sprzedaży samochodów napędzanych klasycznymi silnikami albo zakaz sprzedaży silników diesla.
Takiej ekologii mówię zdecydowane, jak najbardziej, pasuje. Też temat teoretycznie niezwiązany z branżą karawaningową, ale jest na tyle znany w środowisku w ogóle turystycznym, że zdecydowałem się go chociażby króciutko tutaj poruszyć. Ekspreskaszubski.pl informuje o tym, że zamek w Łapalicach ma przyszłość. Na zamku w Łapalicach kiedyś byliśmy przy okazji realizacji materiału o karawaningowych Kaszubach. Warto sobie przeszukać YouTube'a, by ten materiał znaleźć. Zamek w Łapalicach teoretycznie od lat jest stanem budowy, nie można tam wchodzić, ale wszyscy tam wchodzą i zamek, krótko mówiąc, niszczeje w oczach, ale tutaj na szczęście ma się to zmienić. Budowa zamku w Łapalicach będzie mogła zostać legalnie dokończona, poinformował dziś na sesji Rady Miejskiej w Kartuzach burmistrz Mieczysław Gołuński. Na ukończenie są także prace związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina otrzymała zgodę na wpisanie obiektu do tego planu. Wszystko wskazuje na to, że budowa będzie mogła zostać ukończona. Konserwator wyraził zgodę, więc liczę na to, że Łapalice wkrótce się zmienią i być może już zostaną takim pełnoprawnym obiektem turystycznym. Zobaczymy, jakie będą plany związane z właśnie tym miejscem. Przestrzegam do tego momentu, byście nie wjeżdżali kamperami bądź przyczepami. Przyczepami chyba nie wykręcicie, ale kamperami pod samą bramę wejściową w zamkach. Tam jest ukryty bardzo duży zakaz wjazdu pojazdów wszelakich, co jest obarczone oczywiście mandatem karnym. Ja niestety muszę się pochwalić, że taki mandat otrzymałem, więc przy okazji tego newsa informuję Was o tym, byście kampery zostawiali na parkingu wcześniej, a pod sam zamek poszli sobie już na własnych auto nogach. Cieszy mnie fakt, że wreszcie Łapalice się zmieniają, bo szkoda, żeby taki obiekt po prostu się, mówiąc kolokwialnie, zniszczył. Ostatni news, słuchajcie, dzisiaj, który dla Was przygotowałem, tyczy się sprawy, która mnie też irytuje. Powszechnie wiadomo, że kampery nie są zbyt dobrze wyciszone. Mowa tu zarówno o pojazdach tych z niższej półki, jak i tych pojazdach z gamy premium, ale wyciszenie to jedno, a sprzęt audio to drugie. I te audio w większości, myślę, że w 99% przypadków jest, mówiąc krótko, bardzo, bardzo kiepskie. Świętej pamięci Jarek Zieliński zawsze na to zwracał uwagę, montując w swoim pojeździe kempingowym naprawdę rewelacyjny zestaw audio i moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych inwestycji, których ja bym poczynił w swoim własnym pojeździe kempingowym. No i na ten problem zwróciła uwagę firma Pro Audio Tychy, która na swoim oficjalnym profilu na Facebooku zamieściła filmik prezentujący kampera marki Cartago o wartości 650 tysięcy złotych. No i tutaj prawdopodobnie właściciel tejże firmy, siedząc w środku kampera, pokazuje, jak kiepskie jest fabryczne audio zamontowane przez firmę Cartago. Głośniki mają małą średnicę, bardzo słabo grają, a dodatkowo są jeszcze ukryte pod wieloma centymetrami plastiku, więc ten dźwięk dochodzący do uszu kierującego czy też współpasażerów jest, mówiąc krótko, bardzo niskiej jakości. Oczywiście firma Pro Audio Tychy wymieniła całkowicie audio, teraz to naprawdę gra porządnie. Jest to oczywiście zespolone z zupełnie nową stacją multimedialną, no i to wszystko powoduje, ma oczywiście wpływ na polepszenie jakości dźwięku. Filmik zyskał olbrzymią popularność w sieci, 745 reakcji, 108 komentarzy, 35 udostępnień. No i to niezbyt dobrze pokazuje, że nawet kampery o wartości bagatela 650 tysięcy złotych, tak uznanych marek premium jak Cartago, mają swoje wady, ale uważam, że to jest wada, która w przyszłości powinna zostać zmieniona we wszystkich tak naprawdę nowych pojazdach kempingowych, bo audio fabryczne jest słabe, nawet w kamperze za 650 tysięcy złotych. Ale być może klienci, którzy kupują tego typu kampery, po prostu nie zwracają na to uwagi, a ja zostanę teraz zakwalifikowany jako audiofil. O,
Może audiofilem nie jestem, ale w trakcie jazdy kamperem, pokonując tysiące kilometrów, lubię posłuchać dobrej jakości muzyki. Taki już jest. Tym optymistycznym, mam nadzieję, akcentem pragnę Wam podziękować za dzisiejszą uwagę. Zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału na Biwaku. Dobijamy do 5000 subskrybentów. Mam nadzieję, że to będzie na przykład dobry prezent na rok naszej działalności. Dziękuję za dziś i do zobaczenia wkrótce.